Wszelka chwała naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, który żyje, króluje i który wkrótce przychodzi po swój Kościół, po swoją oblubienicę. Kochani, za nami mamy już pierwszy tydzień nowego roku. Czas biegnie do przodu. Wydaje się, że jeszcze nie tak dawno mieliśmy rok 2022. A tu już mamy rok 2023. I tak z dnia na dzień, z godziny na godzinę przybliżamy się, przygotowujemy się. Staramy się usilnie, aby mogli być znalezieni, aby mogli być w dobrym położeniu, kiedy nasz Pan przyjdzie na tą ziemię po raz ostatni, aby pochwycić swoją oblubienicę w górę, na obłokach chwały. Każdy z nas z dnia na dzień oczekuje tego wszystkiego. Starajmy się usilnie, aby nas zastał w należytym stanie. Drodzy, to już ósmy dzień tego roku, jak wspomniałem. Nowego roku 2023. A zatem rozpocznijmy nasze spotkanie od uwielbienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bo On jest godzien wszelkiego uwielbienia, wszelkiej chwały, wszelkiej czci. Jemu niech będzie cześć i chwała. Halleluja. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za święty winny szczep Dawida, który nam poznać dałeś przez Jezusa, Syna Twego. Tobie chwała na wieki, Tobie chwała na wieki. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za życie i za wiarę, którą poznać dałeś przez Jezusa, Syna Twego. Tobie chwała na wieki, Tobie chwała na wieki. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za święte imię Twoje, któremu zgotowałeś mieszkania w sercach naszych. Tobie chwała na wieki, Tobie chwała na wieki. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za wiarę i za nieśmiertelność, którą nam poznać dałeś przez Jezusa, Syna Twego. Tobie chwała na wieki, Tobie chwała na wieki. Ty, o Panie Wszechmocny, stworzyłeś wszystko w imieniu Twoim, pokarm duchowy oraz napój dałeś ludziom na pożywienie. Tobie chwała na wieki, Tobie chwała na wieki. Namże zdarowałeś pokarm duchowy oraz napój żywot wieczny przez Jezusa, Syna Twego. Tobie chwała na wieki, Tobie chwała na wieki. Przyjdź nasz Jezu, Panie. Panie, oczekujemy Twojego przyjścia. Dziękujemy Ci za każdy dzień, Panie, w naszym życiu, że Ty jesteś niezmiennością.
że Ty jesteś cudownością w naszym życiu, niezmiennym Bogiem. Tobie niech będzie wszelka chwała, Tobie niech będzie wszelkie uwielbienie, wywyższenie. Ojcze odwieczny, Król nasz Pan. Halleluja. Nasz Pan to Król, nasz Pan to Król. Ziemią raduj się, ziemią raduj się, ziemią raduj się. Niech raduje się lud, że włada Bóg. Nasz Pan to Król, nasz Pan to Król. Ziemią raduj się, ziemią raduj się, ziemią raduj się. Niech raduje się lud, że włada Bóg. W płomieniach ognia znikną zastępy nieprzyjaciół. Pagórki upadną i rozpłyną się jak wosk. Kiedy Pan objawi się, kiedy Pan objawi się, nasz Pan to Król, nasz Pan to Król. Ziemio raduj się, ziemio raduj się, ziemio raduj się. Niech raduje się lud, że włada Bóg. Chwal Go, chwal i wywyższaj Go. Chwal Go, wysławiaj Jego imię. Chwal Go, chwal i wywyższaj Go. Chwal Go, wysławiaj Jego imię. Święty, 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 święty jest nasz Pan, Bóg wszechmocny, godzien wszelkiej chwały, godzien wszelkiej chwały, godzien też On jest uwielbienia. Chwal Go, chwal i wywyższaj Go, chwal Go, wysławiaj Jego imię. Chwal Go, chwal i wywyższaj Go, chwal Go, wysławiaj Jego imię. Niechaj będzie wysławione imię Pańskie, tego, który jest, żyje i króluje. Bóg od wieków i na wieki, nasz Pan Jezus Chrystus. Halleluja. Tylko Tyś, Panie, jesteś cudownością, tylko Tyś jest wspaniałością w życiu naszym. Oddychać Tobą chcę, Ty żyjesz w duszy mej. Obecność święta we mnie sam Bóg. Tyś mój codzienny chleb, spożywać Ciebie chcę. Twe Słowo Święte karmi dziś mnie. Bez Ciebie nie mogę już żyć, Panie Jezu, dla Ciebie me serce chcę mieć, Panie Jezu. Oddychać Tobą chcę, Ty żyjesz w duszy mej. Obecność święta we mnie sam Bóg. Tyś mój codzienny chleb, spożywać Ciebie chcę. Twe Słowo Święte karmi
Dziś nie, bez Ciebie nie mogę już żyć, Panie Jezu, dla Ciebie me serce chce bić, Panie Jezu. Bez Ciebie nie mogę już żyć, Panie Jezu, dla Ciebie me serce chce mieć, Panie Jezu. Tak, Boże nasz. Bez Ciebie nie mamy nic, nie możemy nic zrobić. Nawet nasz oddech wydaje się ciężkim i każdy krok wydaje się uciążliwym, bo Ty jesteś Bogiem naszym i światłem naszym. Bogiem? Bogiem naszym jesteś, Panie. Niezmiennym Bogiem, tej cudownością, tej wspaniałością naszym. Bogiem moim jest, światłem moim jest, Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba. Cóż Ci mogę dać, Panie mój, prócz wdzięczności swej, więc chwalę Cię w imieniu Jezusa. Ofiarował nam miłością swą Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba. Cóż Ci mogę dać, Panie mój, prócz wdzięczności mej, więc chwalę Cię w imieniu Jezusa. Miłości Twojej, Panie nasz, i łaski Twej niepojnik, przyjdź, otwórz oczy nasze dziś i oścież wszystkich nas Twoją prawdą niezmienną na wieki. Utwierdź wierzę nas. Ty, Panie, tak miłujesz świat, że swego Syna dałeś, by za ludzki grzech na krzyżu zmarł i dał nam poznać Cię, Twoją prawdę niezmienną na wieki i wielką miłość. Tak, Panie, bo Ty jesteś Bogiem naszym i światem naszym. I kiedy, Panie, z dnia na dzień nieraz bywa tak, że przechadzamy się jako ten ślepiec, że jako ta kobieta, która chciała dotknąć szat Jezusa, chodzimy, aby to mogło się wydarzyć w naszym życiu. I tak jak ślepiec stoimy dzisiaj u Twoich bram. Tak jak ślepiec stoję u Twoich bram. Ujrzeć Cię. Tak jak ślepiec stoję u Twoich bram. Ujrzeć Cię. Ujrzeć Cię. Ja kobieta, ja cisnę się przez tłum, dotknąć chcę szaty Twej. I nagle dotyk z nieba czuję, Chrystus sam uzdrawia mnie. I nagle dotyk z nieba czuję,
Chrystusa uwalnia mnie. Tak jak ślepiec stoję u Twoich bram, ujrzeć Cię, ujrzeć chcę. Ja kobieta, ja cisnę się przez tłum, dotknąć chcę szaty Twej. I nagle dotyk z nieba czuję, Chrystus sam uzdrawia mnie. I nagle dotyk z nieba czuję, Chrystus sam uwalnia mnie. Halleluja, Panie. Ty przychodzisz w uzdrowieniu, Panie, do naszych serc. Ty przychodzisz w uwolnieniu, Panie, do nas, każdego z osobna, aby nas, Panie, uzdrawiać, aby nas dotykać. Bo Ty jesteś naszym lekarzem. Bo Ty jesteś ten, który nas podnosi ze zgiętych kolan. Cudownym i niezmiennym Bogiem Tyś. Halleluja. Gdy patruję się w Tą świętą twarz, gdy rozmyślam nad miłością Twą, kiedy to, co wokół mnie, nikt nie chcień jasności Twej. Gdy dotykam sobą serca Twego, gdy mą wolę składam u Twych stóp, kiedy to, co wokół mnie, nikt nie wcień jasności Twej. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię, bo mego życia sen to uwielbiać Cię, uwielbiać Cię. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię, bo mego życia sen to uwielbiać Cię. Bądź uwielbiony i wywyższony, Boże nasz i Panie. Tobie niech będzie wszelka cześć. Halleluja. Amen. Kochani, dzisiaj nasze uszy, nasze serca skierujmy na fragment z listu do Rzymian, dokładnie z rozdziału 14, który dzisiaj będziemy rozważali pośród tego miejsca, pośród tego domu, aby nasze serca były gotowe, aby nasze gleba naszych serc była żyzna na przyjęcie tego Słowa. Boże Ojcze, ja dzisiaj staję przed Twoim Bożym Majestatem, Panie, aby Twoje Słowo, Panie, docierało do naszych uszów, Panie, docierało do naszych serc, aby wykonywało pracę w nas i pośród nas, aby to Słowo dawało nam zrozumienie na poszczególne etapy w nadchodzącym tygodniu. Aby to Słowo dało nam, Panie, rozeznanie i dobry sposób myślenia, zastosowania tego Słowa poprzez moc Twojego świętego imienia Jezus. Halleluja. Amen. Dzisiaj mamy list do Rzymian, 14 rozdział, od 13 wersetu. A jest tam mowa o unikaniu zgorszenia. Zgorszenie, samo słowo, napawa nas po prostu takim jakimś dziwnym myśleniem. Bo cóż może gorszyć w dzisiejszych czasach,
Otóż rozmaite rzeczy gorszą nas, jako ludzi wierzących. Rozmaite rzeczy po prostu nas wprawiają w stan frustracji. Niekiedy nie jesteśmy w stanie cokolwiek powiedzieć na ten temat. Ale starajmy się, aby to zgorszenie nie przytłaczało nas. Aby cokolwiek dociera do nas z zewnątrz, wokół nas, nie wytracało nas tego stanowiska, które nas Chrystus postawił na dany czas, na daną chwilę, na daną okoliczność. Zatem otwórzmy list do Rzymian, 14 rozdział i czytamy od 13 wersetu. Przestańmy więc wyrokować jedni o drugich, a raczej to zwyrokujcie, by nie dawać braku sposobności do upadku lub zgorszenia. Wiem i przekonany jestem w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo przez się było nieczyste, a jest nieczyste tylko dlatego, kto je uważa za nieczyste. Gdy więc stanowiskiem w sprawie pokarmów zasmucasz swego brata, nie postępujesz już zgodnie z miłością. Tym swoim stanowiskiem w sprawie pokarmów nie narażaj na zgubę tego, za którego umarł Chrystus. Niech więc posiadane przez was dobro nie stanie się sposobnością do bluźnierstwa. Bo Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. A kto w taki sposób służył Chrystusowi, ten podoba się Bogu i ma uznanie u ludzi. Starajmy się więc o to, co służy sprawie pokoju i wzajemnemu zbudowaniu. Nie burz dzieła Bożego ze względu na pokarmy. Wprawdzie każda rzecz jest czysta. Stałaby się jednak zła, jeśli by człowiek spożywający ją dawał przez to zgorszenie. Dobrą jest rzeczą nie jeść mięsa i nie pić wina. I nie czynić niczego, co twojego brata razi, gorszy i osłabia. A swoje własne przekonanie zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto w postanowieniach siebie samego nie potępia. Kto bowiem spożywa pokarmy, mając przy tym wątpliwości, ten potępia samego siebie, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko bowiem, co się czyni niegodnie z przekonaniem, jest grzechem. Kochani, taki przykład autor listu do Rzymian podał tutaj na podstawie pokarmu. Taki przykład podał właśnie autor między innymi, że nawet to, co spożywamy, dla innych może być po prostu jakąś sposobnością do zgorszenia. Ale nie tylko te rzeczy w dzisiejszych czasach nas gorszą, bo wiele innych rzeczy przyprawia nas o tak zwane mdłości. Że aż człowieka skręca, kiedy ogląda swoimi oczami rozmaite rzeczy, co też ludzie, których po prostu znamy nieraz bardzo dobrze, czynią, wytracając w swoim życiu obraz tego, któremu zawierzyli. Jakże wiele nieprawości i zgorszenia jest w dzisiejszych czasach. Wręcz nie do pomyślenia, że tamten czy tamta, która podjęła w swoim życiu tą najważniejszą decyzję, aby pójść za Chrystusem, nagle jakby coś po prostu wywróciło się jej w życiu i już inaczej postępują. Już Chrystusa stawiają gdzieś na dalszy tor, czyniąc zgorszenie dla innych.
Ale my, ci, którzy z całą pewnością na 100% chcemy podążać za naszym Panem, starajmy się usilnie, tak jak mówi Boże Słowo, aby wszystko to zachować, co otrzymaliśmy od naszego Pana. Aby wszystko dobrze przebiegało w naszym życiu. Musimy przestrzegać tego, co Słowo Boże nas poucza. Musimy zachować tą wzajemną miłość, to wzajemne zrozumienie wobec każdego. I tak jak tu wielokrotnie każdy z nas miał styczność z tym wersetem, aby nie wdawać się w ocenę czyichś poglądów. Aby poprzez to, że ten wierzy tak, a tamten tak wierzy, ma jakieś tam swoje upodobania, ale mamy jednego Boga. Tego, który złożył swoje ciało w ofierze za każdego z nas, poświęciwszy samego siebie. A swoje własne przekonanie zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto po postanowieniach swoich samego nie potępia samego siebie. Kochani, tak wiele teraz jest istotnych rzeczy przedstawione, bo przybliżył się czas końca. Szatan zbiera swoje żniwo i każdy z nas musi być czujny w swoim zachowaniu, w swoim postępowaniu, by nie przynosić tego zgorszenia w jakiejkolwiek postaci, czy to przez pokarm, że on je na przykład to lub to, a ja jem to, a znów tamten co innego. Żeby nasze poglądy nie stanowiły pośród nas podziałów. Patrzmy na tego, który jest w górze, na naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bierzmy przykład ze słowa, które nam przekazał, z prawdy nieomylnej, bo nasz Pan jest drogą, prawdą i życiem. Nasz Pan Jezus Chrystus. Drodzy, wszystko bowiem, co sobie się czyni niegodnie z przekonania, jest grzechem. Miejmy tu na uwadze, że coraz trudniejsze są czasy, że coraz to będzie nam po prostu dziwnie w pewien sposób zareagować na pewne rzeczy, ale zachowajmy tą powagę, zachowajmy tą czujność, by nie dać się zwieść, by choćby na moment nie dać się wyprowadzić z równowagi, odstawić na ten boczny tor, gdzie szatan będzie cię miał już w doskonałym położeniu, aby cię przygwoździć, aby cię powalić. Zawsze powtarzam, z kimkolwiek nadarzy mi się okazja rozmawiać, że jako ci, którzy zawierzyli Jezusowi Chrystusowi, muszą się starać utrzymać na tym ringu, na którym jesteśmy postawieni, na samym środku. Cios za ciosem odseparowując od nas. Cios za ciosem, nie dawając po prostu kontry. I tak jak bokserzy walczą, jeden chce być silniejszy od drugiego, zachować się w tym momencie, aby stać na swoich własnych nogach, nie dać się zepchnąć do tego bocznego ringu, gdzie będziemy okładani, gdzie będziemy już w sytuacji bez wyjścia. Zawsze do przodu, mimo wszystko. Brnąć poprzez różne sytuacje w naszym życiu, mając na względzie
tego, który jest tuż obok, że On nas nie porzuci, że nas nie opuści na daną chwilę, na daną okoliczność. Unikać zgorszenia, tak jak tu jest napisane. To będzie, można powiedzieć, niełatwym zadaniem dla każdego z nas, bo czasy są coraz trudniejsze, bo dni są coraz mroczniejsze i każdemu z nas przyjdzie się z tym zmierzyć w taki czy inny sposób. Kończąc już powoli, starajmy się, aby być w centrum tego wszystkiego, mając na względzie, że nasz Pan jest już obok i nie damy się po prostu przekręcić na drugą stronę, odwrócić na ten boczny tor, czego Wam z całego serca życzę poprzez moc imienia Jezus, by nasz Pan nas umacniał, by nas prowadził w tych czasach zgorszenia. Halleluja. Amen. To jeszcze nie koniec. Jeszcze nie koniec naszego spotkania. Moja żona chciałaby coś dodać. Nie wiem, czy akurat związane z tym. Nie wiem, nie porozumiewaliśmy się, ale wiem, że jest coś, co warto przekazać na tą chwilę. Alleluja, bracia i siostry, kochani w Chrystusie. Ja również chcę mówić o zgorszeniu, lecz z innego miejsca Pisma Świętego. Jest to Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział 17. Powiedział do uczniów: nie jest możliwe, żeby nie przyszły zgorszenia, lecz biada temu, przez którego przychodzą. Lepiej byłoby dla niego, gdyby zawieszono mu u szyi kamień młyński i wrzucono go do morza, niż żeby miał zgorszyć jednego z tych małych. Nie jest prostą sprawą unikać zgorszeń. Tych zgorszeń jest pełno, na każdym kroku. Więcej i coraz więcej się tego mnoży. Lecz Słowo Boże mówi nam dobitnie, co się stanie z tymi, którzy wywołują te zgorszenia. Powiedział do uczniów: nie jest możliwe, żeby nie przyszły zgorszenia, lecz biada temu, przez którego one przychodzą. Amen. Halleluja. Bóg jest cudowny, Bóg jest wspaniały. Także widzicie,